Królewski Pałac Buckingham w Londynie jeszcze nie oglądał takiej publiczności. Dziś z rąk królowej Beatlesi otrzymali Order Imperium Brytyjskiego. Wśród zasług wymienia się wielkie sukcesy eksportowo-dewizowe. Ale dla tych przed pałacem nie gospodarka narodowa jest najważniejsza. Świeżo upieczeni kawalerowie Imperium wymykają się własnym Rolls-Royce'em, by zdążyć na czas do Warszawy. Występowali w kabarecie Dudek na Nowym Świecie. Tylko dla niepoznaki przybrali inne nazwiska: Dziewoński, Golas, Kobuszewski i Michnikowski. Ponieważ u nas eksport też ważny, proponujemy ministrowi Trąbczyńskiemu: gdzie nie możemy ulokować ciężkiego sprzętu, możemy zaproponować ten lżejszy towar.